Hej, siemano, witam w kolejnym odcinku Warbenda i trochę znowu pograłem poza nagraniem. I tak, nie bijemy się z Nordami. Nordowie, właśnie mamy z nimi pokój aktualnie. Nie mają prawa, nie mają suno, no to, no wiecie, trochę dostali. Dodatkowo wykupiłem trochę tych rchodoków jako garnizon do mojego miasta. Myślę, że taki tutaj starczy na ten moment. Chyba tak. Tak mi się wydaje. I tak będę tutaj pewnie wracał i osobiście bronił moich włości. Aktualnie jak tam dochód? Da się tutaj jakiś raport finansowy. O. Aha, kurde. No dobra, lekko na minusie, ale dajemy radę. Dajmy radę. Dobra, w takim razie... Z kim my w ogóle na wojnie jesteśmy? Wegirowie to tam jakiś ten... Aha, nie bijemy się z nikim aktualnie. Kurde, szkoda. To może chodźmy do tawerny, coś fajnego. Nie, no nie ma nic fajnego. O Jezu. W takim razie. A prawem nie było nasze? Albo Nordów. Albo było nasze, Nordowie odebrali i wtedy zajęli rchodocy. Nie wiem, ale prawem ma słaby garnizon. Kurde, fajnie by było to podbić. Mam tutaj mój zakład w ogóle, ale to są rchodocy, oni są trochę taką kontrą na nas. Ale lipa, dobra, chodźmy stąd. No dobra, no to w takim razie, kurwa, jestem na minusie, trudno. W takim razie będziemy musieli najpierw pohandlować, bo nie mam jedzenia zbytnio. Dobra, no to do suma pohandlujemy. Uchun, wioski, do której Hanat. Aha, no wylane mam ten incydent. Naprawdę mam wylane. Chodźmy na rynek. Musimy kupić trochę jedzenia. Tutaj posprzedajemy te gówna, które tam łupiłem po drodze. Bang, 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 bang. Dawać hajsy i dawać mi chlebory i w ogóle żarcie. Dobra, tysiak na plusie. Trochę sobie odbiłem tym. No i co teraz? Khergici, oni są wredni, mają tych łuczników konnych. Kurde, nie wiem co robić. Nie wiedziałem, że nie mamy w ogóle wojen aktualnie. Ja to bym dalej tych Nordów tutaj karał. Swoją drogą. Ja to bym tych Nordów tutaj trochę pokarał, bo oni mnie denerwują. Wow, 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 rchodocy tutaj w ogóle. Jakie armie całe. Kim ty jesteś? Jesteś królem Ragnarem, o kurde. Kogo ty tutaj masz? Wpis do piechurów. Więc mnie to tyle. Ale bym ci nakopał, ale bym ci nakopał. My lord. Trochę po angielsku tutaj widzę, że nie spuszczone. Kurde, rozwaliłbym im tego Ragnara, wiecie? Rozwaliłbym go. A najpierw sobie poawansujemy trochę. Jeden zbrojny dodatkowy. Na taką bitwę jak najbardziej by się przydał. O Jezu, o Jezu. Jakiś jarl tutaj sobie jedzie po drodze. Zasejwujmy. I... Odejdź. No, nie chciałem tego kliknąć. Żądania. Jeśli ci życie miłe, gotuj się do walki. Dobra.
Robimy taktykę flankowania. Piechota w ogóle gdzieś tutaj nie ucieka. Piechota raczej nie powinna brać udziału w tej bitwie. Jako, że król tutaj pewnie ma tych swoich piechurów w pizdu. No i trochę krgitów tutaj nazbierał. Kurde, będzie nawalał z tych łuków. Dobra, musimy wyjąć tarczę i tutaj trochę. Co ja się nadziałem? Człowieka? Dobra. Bijemy ich po mordzie. Węg. Dobra, robimy wjazd na Ragnara. O kurde, to jest sam król. Który ma beznadziejnego konia swoją drogą. Teraz ci go ubiję. Ale dostałeś. Dobra. Jeszcze raz. O, unik. Aha. Dobra. O kurde, ale twardy. Ale twardy. Twardziej z ciebie? Taki z ciebie twardziej? Już nie. Aha. Dobra. To może wywołać chyba wojnę. Mogą się obrazić na mnie za takie działanie. Może ich tutaj króla atakuje. No ale no musimy walczyć z tym lewactwem ze strony Nordów, którzy odbili moje suno pewnego razu. W momencie, kiedy ja uczciwie je podbiłem. Taka wojenka będzie bardzo fajna dla nas. Tym bardziej, że Nordowie są osłabieni po bitwach ze mną głównie. Więc naprawdę możemy tutaj sobie... Kurde! Kawaleria do ataku... atak. Atak, bo ktoś was tam dorwał. Ten jeden Hergit mnie tutaj atakuje co chwilę. I mają w ogóle jakieś... limity tych... no limit tej amunicji, którą we mnie miotają, wydaje mi się, powinni mieć. Ała, dostałem 17 punktów. Konkretnie. Kurde, zablokował mnie. Taki zwykły Hergit w ogóle, nie? No come on, gin! Dobra. Moja armia przyjechała. Kurde, panie Januszu! Ja tutaj proponuję taki lekki odwrót. Jednego zbrojnego mi ogłuszyliście. Oha! Nie zabiliście mi go. Odzyskam go później. Dobra. Bijemy. Wow, wow. Kurde, koń mi zaraz padnie. Ja pierdzielę. Są to jakieś dostępne rubaki może? Bo aktualnie mój dostał jednego heada, trochę takiego jeża z niego zrobili. Przydałby mi się jakiś kuń. Ragnar miał jednego kunia. Kurde, rycerze mi zabili. Serio. A dobra, awansujemy tych swoich. I tak w ogóle tutaj takich karamy. Dobra, jakiegoś kunia poszukam na polu bitwy. O, jest, jest. Ucieka tu. Dawaj mi go. Daj mi go. Kurde, on będzie uciekał. Szybciej! Daj mnie to! Ciężki koń bojowy. Aha! Nie zabijecie mi mojego kunia. To chyba był w ogóle mój rycerz, który tutaj... No, mamy Luka, mi zabili, szkoda. Ale trudno. Mamy tych Swadian, oni są bardziej OP. Dobra. Piechota do ataku. Co będziemy, nie? Co będziemy tutaj tak oszczędzali na tych jednostkach? Zrespawnowali się do ataku! Do ataku! Dobra, dwóch heal zdjąłem. No mają tych swoich Nordów. W momencie, kiedy moja kawaleria tak się zatrzyma na tych jednostkach Nordów, to... To jest najgorszy moment w bitwie. Bo wtedy no tracimy ich. I to w bardzo szybkim tempie ze względu na to, że oni mają te swoje berdysze, nie? Takie, które ja mam na przykład. Oni wtedy biją na mordę, a właśnie dwóch rycerzy mi padło. Pewnie się wbili gdzieś w środek. Ale trudno. Mamy ich 30 ogólnie. I do tego awansują właśnie. Tutaj tak staną i wtedy tracą.
Kawaleria. Na koń, nie? W ogóle szukać tych rumaków tutaj, wbijać się na jakiekolwiek. O ile mogę im taki rozkaz wydać. Dobra, 5 mi zabili, rycerz kolejny. Kurde, tych najlepszych mi zabijają. No, 170 mu już umarło. Dobra. Ładnie to wygląda. 180. O, jednego ubuszy i mamy luka. No widzicie, no oni bardziej nam te rumaki wybijają i oni wtedy są zmuszeni do tego są zmuszeni do... O, wygraliśmy! Do walki wręcz i to jest no trochę na niekorzyść. Dobra, jeszcze jedna literka została. Już tutaj mamy taką przewagę. Atakujemy na raz. Robimy jeden wjazd kawalerią właśnie. Jak widzicie, mój koń odzyskał swoje hapeki w tym czasie. Może jakiś warnic tam się najpierw biją, weźmie ich atak na siebie. Dobra, paru hergitów i trochę piechoty. No, jakiś marnik tam się wbije pewnie, bo ma dosyć szybkiego rumaka. No kurde, żeś mu walno. Dobra. Jakieś śmieci tutaj zostały. Kurde, oberwałem. Lepiej się wycofał trochę. Gdzie ja dostałem? A. No nieźle. Lewitujący topór. Dobra, spokojnie, żeby mnie tutaj nie trafił. Pięknie. Pięknie. Dobra, uciekają. To po bitwie. Ale ciachamy, ale ciachamy. Dobra, ten zmniejszony poziom trudności trochę robi z tego mojego... z tej mojej postaci takiego imbe, ale... No, szybki kampaniarusz. O Jezu, Ragnar mi uciekł. Kurde. Ale zabieramy sobie łupy, może coś fajnego. No, takie śmieci, ale i tak będziemy je sprzedawać. Dobra, król dostał trochę... Trochę go śmieszyliśmy po tej bitwie. Bardzo ładnie. I już mnie nie lubią, dobra. Jako, że mnie nie lubią. W ogóle fajnie. Znowu mi awansowali. Pięknie, dobra. Fajna bitwa. Jesteśmy na wojnie. Albo tylko ja jestem z nimi na wojnie. Pokażcie mi to. Nordowie. Mamy rozejm. Ale oni mnie nie cierpią w tym momencie. No dobra. To nie jest źle. Sultana Tir Hodocy. Ten do zamku się wybiera. Nie musimy się niczego bać. Pięknie. Ładny atak wyszedł. Dosyć udanie. O kurde, tego nie podbijemy. Pokonaliśmy Ragnara w ogóle. Szkoda, że nie udało się go pojmać. No ale trudno. 52%. A dobra, dawać go. Dawać go. Podaj się, Lugin. Nie będę z tobą negocjował. Mam cię gdzieś. Dobra, dawać mojej mamy luce, moją broń. Ona chyba przełamuje blok, tak mi się wydaje. Bardzo ładna armia. Swoją drogą. Ta kawaleria jest tutaj w ogóle OP na tym otwartym polu bitwy. To w ogóle. Siła spadli. Po prostu w całej okazałości, nie? Gdzie jest ten ich lord? Aha, on jest... piechotą. To gorzej dla niego, bo go zdajemy na jednego hita. Dobra, Nizara mi ogłuszyli. Nizar, pięknie. Fajnie, że gdzieś na klatę ich atak. Dobra, wybijamy ich tutaj. Po kolei. Dawać ich tu. W sumie to kampania wojenna z Paddy mogłaby tak wyglądać. Ja atakuję tych pojedynczych lordów, wybijam ich, a właśnie
reszta armii zbiera się i po prostu oblega miasto. No, tak by mogło to wyglądać, moim zdaniem. Uciekajcie. Uciekajcie, tchórze. Aha, dobra. Mamy tutaj trochę bardziej wartościowe itemki. No to nie jest wartościowe. A dobra, dawaj to. I to. Dobra, kolejne awanse. Dawać tutaj kolejnych zbrojnych. Mamy świetną kawalerię. Mają te garnizony, no. Mają. Rozbijamy obóz. O, sztygnido. Chodź tu. Tu zaraz cię dorwę. Mam nadzieję. Będę cię gonił. Ach. Kurde, udało mi się uciec. Oni mają 2-3 miasta. Tak fajnie by się podbijało. Oni mają tych swoich lordów osłabionych. Oni w ogóle nie są do wojny przygotowani. Sargot. Król Ragnar. 12 ludzi tylko ma narekrutowanych. No i to takie śmieciowate bardziej jednostki. Zapchaj dziura. Ale dobra. 111 jakiś jarl tutaj dysponuje taką armią. No i czeka przede mną, no ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Dorwigo. Ach, kurde, uciekł. Co tu się wyprawia, panie? Tachlber. Gdzie jest Tachlber? A, tu jest, dobra. Jesteś obok. Typie. A, on już uciekł. Pewnie mnie zobaczył. Dobra, musimy się rozglądać za nim. Dobra, już go nigdzie nie ma. Uciekł. Ktoś plądruje Jelbegi. Dawaj tu. Mam cię. Kurde. Ciekają, no. Ktoś tutaj plądruje i kto to? O Jezu, Rchodocy! Przeciwko armii ostatniej nadziei tych Nordów. Dostanie w papę, bo mają posiłki. No ale ładne posiłki, ładne. Dobra, jak to wygląda? Mam 78 w tym potężne jednostki, które są niesamowicie drogie w utrzymaniu. 5-1, 5-2. To po tobie, typie. Gonię cię. Znów się spotkamy. Poddaj się lub giń. Co za agresywna ekspansja. Dobra, dawać ich tu. Nie pierdzielimy się, od razu robimy wjazd na nich. Teren trochę gówniany, komputer nie ogarnia. Mam nadzieję, że oni się nie nadzieją w trakcie ataku na jakiś kamień. Kurde. Oni powinni z automatu robić uniki, no. Dobra, jarlu, gin. W ogóle się wystawił tak idealnie, wiecie, no. Taki bęgier, no Jezu. Dobra. Ten koleś ginie. Niech ginie. Dobra, no bijemy ich tutaj tą kawalerią, co ja mogę wiele powiedzieć. Powinienem wziąć jakąś armię rekrutów i podbijać te miasta, nie? Powinienem zrobić tak. Zostawiać moją elitarną armię konnych w mieście i na moment wyciągać tych nieogarniętych wojaków, żeby podbijali miasto, bo oni bardziej są do walki wręcz. Dlatego Rchodoków wziąłem, żeby właśnie bili się wręcz i wtedy ten... awansować ich na kolejny poziom. Pięknie awansują, kurde. Dobra, dawajcie do jakiejś wsi może. Kupimy sobie... gówno kupimy. Nie lubią mnie, bo pewnie plądrowałem kiedyś te rejony. Ma trochę chleba, trochę kiełbas, trochę
Sera, dobra. Pohandlujmy, pokaż mi swoje towary. No ładnie. No i teraz kupujemy to żarło. Pięknie. Właściwie to powinienem trochę więcej tych ludzi tutaj wynająć. Splądrowali? Udało im się? Coś to musiało się dziać. W takim razie. Grupa dezerterów. Hodot. Wyjechane na nich. Ale ktoś ich oblega. Pewnie ci, Nordowie. A! O kurde. O kurde. O kurde. A chciałbym sprawdzić armię. No, zamek się nie wybroni. Nie wybroni się. Za dużo ich tutaj trochę jest. Podbiją zamek Ry i Ebelt. Chodźmy do Prawen może. Do Prawen. Bo mogą się tutaj skierować albo do mojego miasta. No tutaj stół, nie wybronią się. O kurde, no Nordowie zrobili taką kampanię wojenną. Królu! Dogadajmy się. Doszły mnie suchy. A. O Jezu. Kurde, jesteś głupi. Powinieneś mnie słuchać. Pana Janusza, Korwina, Mike. Zmieńmy mu wiek, Korwin jest trochę stary. O, możemy go sobie zmodyfikować, może... Może to nie będzie Korwin. O kurde, może to nie będzie Korwin. Dobra, zróbmy młodziana. No zrobimy jakiegoś szlachciura, jebakę. Nie, chciałem mu skóry zmieniać. Może to będzie ktoś nowy, ktoś zupełnie nowy. Zmienimy ci włosy. Będziesz pogromcą. Kurde, Johna Snowa chciałbym zrobić. Ale nie da się chyba takich kręconych włosów tutaj dać. No nie, mają tylko proste i o dziwo na żela. W tych czasach. No dziwne. No nie ma kręconych. Kurde, ale lipa. To może zrobimy kogoś innego z gry o tron. O kurde, kto to mógłby być? Albo wylosujemy. Ło, ho, 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 ho. Może być. Oto pan Korwin Mikke, który się klonował. O, kurde, ale mi ścina. O, skończyło? Nie, dobra, dalej ścina. Już nie, o, nadal, no jednak ścina, dobra. Wyjechane w to, bo w tym momencie kończymy odcinek. Mieliśmy parę bitew tutaj fajnych, nawet króla pocisnęliśmy. Ale no pokombinujemy co dalej w tym odcinku. To by było na tyle. Żegnam się z wami. Tutaj Wrona. Do zobaczenia. Na razie.